Dzień dobry, witajcie. Witajcie z mojej kuchni. Nie powiem, że królestwa, ale bardzo często lubię tutaj cokolwiek sobie przygotowywać. Są takie chwile, są takie dni, że po prostu mam taką ogromną potrzebę coś tutaj zrobić. I powiem wam ostatnio, że przez kilka dni chodził mi po głowie. Pewnie się niektórzy zapytają, jak chodził. Otóż z jednej strony na drugą właśnie po głowie chodził mi pomysł zrobienia czegoś w słoiku. I dzisiaj chcę zrobić konserwę w słoiku, mięsną konserwę w słoiku. Nigdy tego nie robiłem. To jest taki mój debiut. Nie mam doświadczenia kompletnie na ten temat, ale zrodził się u mnie w głowie ten pomysł i chcę go dzisiaj właśnie zrealizować. Co będę potrzebował? Ja już sobie wczoraj przygotowałem. Tutaj mam pokrojoną w kosteczkę, taką drobną kostkę, mam pokrojoną karkówkę oraz łopatkę wieprzową. Wszystko wieprzowe mięsko mam pokrojone, co mi się po prostu kiepsko kroiło z tej łopatki, bo karkówka bardzo fajnie się pokroiła, ale łopatki ciężko było pokroić, więc postanowiłem, że ją zmielę przez maszynkę. I właśnie tutaj mam zmieloną łopatkę, te części, które ciężko było kroić. Zmieliłem tutaj również zdjętą skórkę z boczku. Boczek mam już wstępnie podsmażony, tak żeby troszeczkę wytracił tłuszczyku. To jest boczek, który z którego kawałka odkroiłem sobie część do leczo. Więc ja sobie tą całą skórkę zdjąłem. Tam był 2-kilogramowy kawałek. Tam 1980 gramów dokładnie, ale to nieistotne. Więc ja sobie tą skórkę zdjąłem i tutaj przemieliłem razem z tą łopatką, więc ja tu jeszcze jakieś proporcje wam podam, ile ja tego używałem. Jeszcze dzisiaj sobie dokupiłem karkówkę, bo stwierdziłem, że no karkówka jednak może być lepsza do tego, więc jeszcze tutaj sobie dołożę karkówkę oraz kupiłem golonkę wieprzową. Golonkę wieprzową, tak żeby powstała tutaj taka galaretka, żeby to się bardziej ścisnęło. Będę to pasteryzował w słoikach, więc to wszystko powinno się połączyć. Także to świeże mięso z tym przyprawionym wcześniej powinno się ładnie połączyć i dać taki ciekawy smak. To jest tylko oczywiście moja teoria. Może ktoś ma jakieś doświadczenia i powie, że bzdury opowiadam, ale to jest moja wersja. To jest tylko i wyłącznie moja wersja. To są moje pomysły. Tak jak nie chcę się tutaj na nikim wzorować, po prostu nie oglądam żadnych filmików, nie czytam żadnych artykułów, żadnych przepisów. Po prostu to siedzi w mojej głowie i staram się to zrealizować. Potrzebował będę jeszcze ziele angielskie, pieprz kolorowy. Jeżeli ktoś chce, może pikantery dodać, po prostu używając jakiejś przyprawy ostrej, czyli curry i ten ostrej papryki, czy chili generalnie. Potrzebował będę jeszcze listek laurowy i czosnek. Ja sobie tutaj wstępnie wczoraj doprawiłem i solą, i czosnkiem, ale jest jeszcze dzisiaj to świeże mięsko, więc ja będę jeszcze dodatkowo je dokładał. Oczywiście tutaj kawałki boczku widzę, że chyba trzeba będzie troszeczkę jeszcze na mniejsze kawałeczki, przynajmniej na pół rozkroić i po prostu je powrzucać później do słoika, gdy będę to wszystko pakował. Ale ja się zabieram tutaj właśnie za przygotowanie tego mięska, pokrojenie go w kosteczkę. No i widzimy się, jak już będę starał się to mieszać, to wszystko. Pewnie będę musiał wziąć większą miseczkę, żeby to wszystko, te tyle kilogramów mięsa, to wszystko połączyć, tak? No ale no zobaczymy. Także widzimy się za jakiś czas. Powolutku walczę z mięskiem. Już większość mam pokrojoną. Tu już karkówka. Tutaj kroję tą golonkę. No, najwięcej walki właśnie było, żeby uzyskać tutaj troszkę mięska, no i to wszystko pokroić. Te włókna, to wszystko. No mam nadzieję, że tutaj moje starania przyniosą jakiś efekt i to, że tak drobnie pokroję sobie tą golonkę, że ona się rozpadnie w słoiczkach. Właśnie tutaj ważne, żeby wymieszać równomiernie z pozostałym mięsem. I tak przypominam sobie jakieś odległe czasy, kiedy, zresztą to już mówiłem, przychodziła niedziela, wraz z dziećmi jechaliśmy do kościoła, po kościele jeszcze były handlowe niedziele. Jechaliśmy na zakupy, robiliśmy te zakupy, no i później wspólnie gotowaliśmy obiad. No i tak jedna z córek się pyta, co dzisiaj tato będzie na obiad. Gulasz. Znowu ten gulasz. No i pamiętam, taka sytuacja.
pojechały dziewczynki do dziadków ze strony żony, pojechały do dziadków. No i tam po jakimś czasie pojechałem po nią, chciałem, żeby ją przywieźć do domku. Jedziemy, ale taka cisza w samochodzie, nic się nie odzywa w końcu. Tato, o, gotujesz mój gulaszu? No to jeszcze było za czasów, gdy córki jadły mięsko. Dzisiaj mają inną świadomość, ulegają modzie, ulegają tej nowej ideologii, gdy się mówi, że mięso jest ble. Zaraz się dojdzie do wniosku, że warzywa są ble, zioła, a już zioła tym bardziej. Więc wszystko chyba zmierza w stronę syntetycznego jedzenia. Ja nie muszę mówić, co znaczy syntetyczne jedzenie, gdy załóżmy jedna czy dwie firmy na świecie będą to produkowały. A do tego to wszystko zmierza. A przynajmniej tak mi się wydaje. Musiałem sobie wziąć większe naczynie, żeby to wszystkie mięso połączyć. Także tutaj daję pokrojoną karkówkę. Tą świeżą, którą dzisiaj kupiłem, dzisiaj pokroiłem, jest golonka. No i trzeba będzie wstępnie ją przyprawić. Czyli tutaj myślę, że dwa ząbki czosnku będzie dobrze. Czosnek nie ma znaczenia jaki, czy macie świeży, czy granulowany, czy suszony. Nie ma to większego znaczenia. Aby było czuć. Jeżeli ktoś nie lubi, oczywiście nie używa, prawda? Ja wczoraj tutaj dosypałem, ale do tej świeżości chcę jeszcze dołożyć tego czosnku. Dobra. No i myślę, że trzeba było to wszystko jeszcze połączyć. Ale zanim to zrobię, zrobię tu troszeczkę miejsca, to jeszcze sobie pokroję tutaj na mniejsze kawałki. Boczuś, przełożę to tu. Okej, to działamy. Także tutaj trafiła ta świeża karkówka, golonka, czosnek. No i nie wiem, może włożę to mięsko, tą kosteczkę z wczoraj. Myślę, dobrze, żeby na 24 godziny z przyprawami to rzucić. Oczywiście w opisie wrzucę Wam mniej więcej proporcje, co ile, czego. Okej. Postaram się to wymieszać. To mięsko ładnie się połączyło, ale jest zapach. Tu już nie będę pokazywał wszystkiego, co robię. Także dodajemy sól. To jest około łyżeczki na kilogram mięska. Ząbek, 2-3, w zależności od tego czosnku. Kilka ziarenek pieprzu. W moim przypadku świeżo utarty pieprz kolorowy. O, super. O, coś mi się tutaj słabo pokroiło. Zaraz będę musiał dokroić. Wezmę sobie ten kawałeczek. No i dodajemy to. O kurde, jak to się... A. Szkoda, że nie czujecie. Jakie zapachy. Ale będę miał sprzątanie. A. No i trzeba to wszystko przerobić. Dobra, to widzimy się za jakiś czas. Dobrnęliśmy do końca. Wymieszałem wszystkie te mięsko, łącznie właśnie z boczusiem. Może pokażę, jak to wygląda tutaj w garnku. Właśnie to ważna rzecz, żeby to wszystko dobrze wymieszać, żeby się to wszystko połączyło. No i właśnie przyszedł ten moment, żeby nakładać do słoików. Słoiki półlitrowe. Także tu mam umyte, przygotowane. To są nowe słoiczki, ale ja zawsze myję, bo czasami się zdarzają drobinki szkła, więc kiedyś się trafiło, więc od tamtej pory po prostu myję przed użyciem. O! Myślę, że tyle to będzie wystarczająco. Nie do końca. Może nawet za dużo. Wezmę jeszcze troszeczkę, ujmę. No, czepia się. Dobra, tak to wygląda. Ważną rzecz, zapomniałem. Trzeba włożyć listek laurowy, ze dwa ziarenka, ze trzy ziela angielskiego. No i kilka koralików pieprzu kolorowego. Oczywiście tutaj pieprz wcześniej poszedł. Ja go zmieliłem w moździerzu, więc on poszedł już tutaj do środka. Tak to wygląda, tak to się prezentuje.
może przybliżę. Trzeba będzie może mocniej to wszystko upchać. Właśnie tutaj jest kawałeczek tego boczku. I szczerze mówiąc, to już bym chciał spróbować, zobaczyć, co mi z tego wyjdzie, ale będę musiał 2 godziny zaczekać, bo tyle będzie musiało się to posteryzować tutaj w garnku. No są dwie metody posteryzacji, czyli wakowania, w piekarniku i w wodzie. No ja jestem zwolennikiem jednak w wodzie, bardzo mi się fajnie to sprawdza. Nie kładę nic na spód, nigdy mi się nic nie przytrafiło, także wstawiam po prostu sobie do garnka. Właśnie no, ten garnek będę musiał umyć, bo to w nim wakuję, w nim gotuję to wszystko, więc ja sobie to poupycham i pewnie będziemy się widzieć za jakiś czas. No, dla Was to będzie chwila, a dla mnie to będzie dobre 2 godziny. Witajcie, witajcie ponownie. W końcu mogę się pochwalić i zaprezentować, co mi wyszło. Po prostu niecierpliwiłem się, zaglądałem. Tutaj mam dogotowane właśnie niedawno słoiczki. Jeszcze to wszystko paruje. Przyglądałem się, jak to się robi, jak to wygląda. Tutaj mam już część gotowych słoików, to już są zrobione, zasygnięte. Jest sporo galaretki, troszeczkę takiej warstwy tłuszczyku. Pokażę Wam kolejny słoik, żeby nie było, że po prostu wyrywkowo coś wziąłem. Każdy z tych słoiczków wygląda inaczej, ale wszystkie smakują jednakowo. I tutaj mam już otwarte jedzonko, kawałek pieprzu. Najbardziej cieszy ta galaretka, która ma całą esencję tutaj tej konserwy, tego wszystkiego. I tu mogę teraz na podstawie tego powiedzieć, nie jest to za słone, nie jest to za pikantne, nie ma za dużo czosnku, także te przyprawy udało mi się tak fajnie zbilansować. Prawdopodobnie już nigdy do takiego idealnego stanu jak ten nie dojdę, z tego powodu, że robiłem to pierwszy raz. Zawsze za pierwszym razem mi wychodzi najlepiej. Później już niestety nie mogę do tego poziomu dorównać, także abstrahując od tego, no mam tu jeszcze kilka takich przepisów, których nigdy nie robiłem. Na przykład tutaj mówimy o tych kubeczkach. Zobaczymy, jak to ten temat wyjdzie. Zrobiłem tyle tu słoiczków, nie licząc tutaj tego, który już mam w połowie zjedzony. Tyle tych słoiczków, tu jeszcze te w garnku. Także ja sobie to wyniosę do piwnicy. Niech czekają na ten gorszy czas, gdy będę mniej czasowy, gdy przyjdzie jakiś gorszy moment w moim życiu. Biorę sobie wtedy, otwieram i mam gotowe jedzonko. No także no, warto robić takie zapasy, warto robić takie przetwory. Warto się pochylić właśnie nad takimi rzeczami, ponieważ wiem, co jem, wiem, robię coś pod swoje smaki. Także nie będę miał tutaj do nikogo pretensji, a też jest i wygoda, bo idę sobie, biorę w każdej chwili i po prostu mam. Także tak bym to podsumował. Ważną tutaj rzeczą jest to, żeby dobre 2 godziny po prostu to posteryzować od momentu zagotowania, żeby to mięsko, bo tutaj są różne rodzaje mięsa, jest golonka, jest karkówka, jest łopatka, jest także boczek, no boczek co prawda wcześniej tam podsmażałem, ale żeby te wszystkie mięska ładnie się połączyły, każde z tych mięs ma różny czas gotowania, więc dobre tutaj 2 godziny, żebyśmy sobie poświęcili na ten czas, niech to się rozpadnie, niech to się rozgotuje, niech to się połączy, niech to nam smakuje. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że kogoś zmotywowałem do takiego działania. Naprawdę nie jest to trudne. Wystarczy chcieć. Wystarczy tylko chcieć i trochę mieć pojęcia na temat pewnych rzeczy. I można naprawdę wiele fajnych rzeczy zrobić. Dziękuję Wam za obejrzenie. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że jeszcze raz, że na pewno, że komuś to się przyda i weźmie przykład. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę smacznego i do następnego razu.